Pasuje do świata, który mnie otacza, gdzie na każdym kroku stawiają mi nowy zakaz. Ta agresja gromadziła się we mnie przez lata, pewnie dlatego teraz widzą we mnie renegata i chcą mnie złapać i nadać status zdrajcy. Za nietrzymanie się zasad wolą bym był martwy. Teraz mnie niepokoi to, że muszę się bronić, bo zdradziłem ich wartości, żeby bronić swoich. Zostałem buntownikiem przez nietrzymanie się reguł, bo jako jeden z niewielu ja wyłamałem się z szeregu. Wierzę w ideały i dalej chcę o nie walczyć, nawet jak na polu bitwy zostałem ostatni. Dalej niosę sztandar, dalej trwa ta walka. Tu gdzie stoję sam naprzeciw ludziom w maskach. Po to by walczyć o swoje, po to by walczyć o nasze. Dla nich to dobry powód, by nazywać mnie Judaszem. Kto został na ty nas za to nienawidzisz, że mówimy. Czuję ich oddech na plecach, choć koniec nie jest bliski. Zostałem się numerem jeden wśród wrogów publicznych. Podziałam na ich szkodę, ale wiem po co to robię. A sumienie nie pozwala mi nie być ze sobą w zgodzie. Ja przez całe życie nie trzymałem się zasad, wychodząc z założenia, że są po to by je łamać. Mówili do mnie zamknij ryj i przestań szczekać, bo nie bałem się mówić głośno o tym co jest nie tak. Dla jednych jestem zdrajcą, dla innych bohaterem. Chociaż w sumie nie wiem jakie to ma teraz znaczenie. Choć mam szacunek do siebie i czyste sumienie, to nie żałuję rzeczy, których żałować powinienem. Dlatego jestem tu, żeby przerywać ciszę, bo większość ludzi słyszy tylko to, co chce usłyszeć. I chociaż świat idzie do przodu i nie stoi w miejscu, to kwestii ideałów nie widzę żadnego postępu. Kto został na ty nas za to nienawidzisz, że mówimy prawdę są. Kto został na ty nas za to nienawidzisz, że mówimy prawdę są.